Dzień dobry. Przed Państwem pan Jacek Bała, reżyser, któremu mam dzisiaj przyjemność zadać kilka pytań dotyczących pracy nad nowym spektaklem. Z powodu pandemicznych obostrzeń nie możemy zaprosić do teatru publiczności, ale próby toczą się normalnym rytmem. Jak wszyscy liczymy na szybki powrót do teatralnej normalności i dla naszych widzów chcemy mieć kolejne wspaniałe propozycje. Nad czym pan teraz pracuje z aktorami Teatru Miejskiego w Gdyni? Dzień dobry Państwu. Witam za pośrednictwem online'u naszego kochanego. Pracujemy nad Prawiekiem i innymi czasami Olgi Tokarczuk. Tak w skrócie zaraz rozwinę tę enigmatyczną wypowiedź. Prawiek i inne czasy to potężna epicka opowieść. Wydarzenia w niej opisane rozpoczynają się przed I wojną światową i trwają do lat 70. XX wieku. Nie można tego wszystkiego pokazać na scenie. Na jakich wątkach i wydarzeniach skupiał się pan, przygotowując teatralną adaptację Prawieku? Jakimi tropami pan poszedł? Jak nie można? Jak nie można? Oczywiście, że można. Nie, no wiadomo, powieść przede wszystkim jest wyzwaniem dlatego, że raz, że jest połączeniem losów kilku rodzin, jest to taka saga rodzinna w pewnym sensie. Dwa, że akcja dzieje się bardzo szybko, ani razu się nie zatrzymuje i nie kończy się. W tej książce akcja właściwie się nie kończy. Książka kończy się otwarciem nowej akcji. Stąd to, na czym najbardziej starałem się skupić jako adaptator powieści, a teraz jako reżyser, to to, żeby wydobyć ten podskórny rytm i pokazać tempo, w którym wszystko się zmienia na świecie. W którym życie dyktuje nam swoje warunki, do których musimy się dostosować. Życie pełne sprzeczności, pełne bólu, miłości, rozpaczy, bardzo różnych doznań właściwie w jednym czasie. Próbujemy pokazać nasze zaplecze historyczne naszego narodu, chociaż jest to w dużej mierze opowieść uniwersalna i mogłaby się wydarzać wszędzie, to jednak te realia polskie, pierwsza wojna, druga, później nowy ustrój, to jest bardzo ważne dla bohaterów, dla tego, co przeżywają, dla tego, co się z nimi dzieje. I naszym celem jest dotrzeć do najgłębszych emocji tych postaci, do tego, co najbardziej ludzkie. Wyznaczyliśmy sobie taki szumny cel, żeby ta opowieść, to przedstawienie miało taką siłę katarzis. Chcemy przywrócić na nowo w teatrze, jakby u nas w przedstawieniu to pojęcie. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Zastanawiamy się, co to może znaczyć dzisiaj, odwołując się do tragedii antycznej. Jak dotrzeć do takiego punktu kulminacyjnego, w którym i my na scenie, i Państwo na widowni dotrzemy do tego katarzis, przeżyjemy je, wyjdziemy stąd oczyszczeni, jaśniejsi, lepsi. Myślę, że tego dzisiaj w teatrze bardzo i na świecie potrzebujemy. A czym dla Pana jest Prawiek? Wydaje się być magicznym miejscem. Prawiek jest przestrzenią, która z jednej strony jest realna, a z drugiej nierealna. Oczywiście można by tutaj użyć sformułowania realizm magiczny, natomiast ja wolałbym użyć terminu przenikania się różnych światów, dlatego że coś, co jest magiczne, może od razu kierować nasze myślenie do czegoś nierzeczywistego. Tymczasem Olga Tokarczuk zrobiła coś niesamowitego, układając opowieść, właściwie stwarzając nową mitologię, w taki sposób pokazała rzeczy na co dzień niewidzialne, że one się wydają jeszcze bardziej normalne od tego, co widzialne. W związku z tym po raz kolejny o tym powiem, że staramy się tak sprawnie ten mechanizm pokazać, tego przenikania, jak to jest w powieści i na ile to jest oczywiście możliwe w teatrze, bo zawsze
teatr będzie czymś innym. Dla jednych będzie za mało tam prawieku Olgi Tokarczuk, dla innych wystarczająco. Jeszcze inni uznają, że to jest w ogóle zupełnie inna opowieść. Ja staram się bardzo słuchać intuicji i ta intuicja w całym prawieku i w książce i w każdej postaci i u nas w przedstawieniu odgrywa bardzo ważną rolę. Kogo zobaczymy w głównych rolach? W głównych rolach zobaczymy cały zespół praktycznie Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni. Nie chcę rozgraniczać tutaj ani nikogo obarczać czy zaszczycać terminem główna rola. Olbrzymią siłą tego spektaklu będzie zespołowość, muzyczność, również jeśli chodzi o rytm tekstu, również jeżeli chodzi o taką rdzenną siłę prawieczną, której będziemy szukać, atawistyczną w każdej z postaci, która w różnych momentach tego spektaklu znajduje się w momentach krytycznych swojego życia. Każda postać ma taki moment, w którym doznaje jakiegoś rodzaju przemiany. I czy to jest tak zwana większa rola, czy mniejsza, dla mnie niezwykle istotna jest każda. Jakie zadania wyznaczył pan Hannie Szymczak i Samborowi Dudzińskiemu? Czy dużo będzie zależeć od ich wizji? Bardzo dużo będzie zależeć od ich wizji. Od początku o tym mówię, że również obok tej intuicji, która ma być siłą tego spektaklu, to oczywiście ma pomóc temu i muzyka, i plastyka, coś malarskiego, coś dzikiego w muzyce, coś szalonego, tak jak to u Sambora Dudzińskiego, też wywodzącego się z najgłębszej intuicji. Z kolei, jeżeli chodzi o scenografię, kostiumy, coś bardzo precyzyjnego, a jednocześnie filozoficznego, czy tak jak mówiłem, malarskiego, metafizycznego. To wszystko ma nas poprowadzić ku pewnego rodzaju przekroczeniu tej bariery rozumu, tak bym to powiedział. Żebyśmy wszyscy mogli tutaj również jako widzowie doświadczyć jakiegoś rodzaju nowej rzeczywistości, którą zawsze jest teatr. Ale chciałbym i o tym marzę, żeby była ona tak silna, że uda nam się ten umysł zatrzymać i pobudzić w sobie inne też obszary naszego człowieczeństwa, naszej ludzkiej natury. Czy mógłby pan już dziś zaprosić widzów na prapremierę? Nieważne kiedy będzie, ale ważne, że możemy cały czas pracować z myślą o naszych widzach. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam już dziś na premierę prawieku Olgi Tokarczuk. Mam nadzieję, że każde spotkanie podczas każdego spektaklu, nawet może mogę powiedzieć seansu, pozwoli nam na prawdziwe spotkanie, które zrekompensuje nam ten czas bez siebie. A ponieważ, tak jak wielokrotnie wspominałem, chciałbym, żeby siła tego spektaklu była rdzenna, intuicyjna, serdeczna, to myślę, że będzie to dla nas wszystkim wielkim wytchnieniem po czasie przebywania w dużej mierze w wirtualnej rzeczywistości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszam.